ratownicy są po to, żeby nam szybko służyć pomocą, dlatego też musieliśmy tutaj stanąć na wysokości zadania i chcę powiedzieć, że takie spektakularne działanie, bo sam byłem ciekawy, ile nam zajęło czasu od momentu wypadku karetki do momentu, kiedy dzisiaj właśnie ta karetka jest tutaj na placu przy szpitalu w Nysie. To zajęło nam 2 miesiące, więc tak naprawdę chcę zwrócić na to uwagę, że po pierwsze fundusze europejskie dają nam niesamowite możliwości i często powtarzam tak, jeżeli ktoś pokazuje, że ma chęci, to moim zadaniem jest znaleźć możliwości, ale jak pojawia się taka potrzeba nagła jak tutaj, to też znajdujemy te możliwości, więc chcę podziękować przede wszystkim panu dyrektorowi Krajczemu i lekarzom w szpitalu w Korfantowie za to, że tak po prostu zareagowali i powiedzieli, że to jest bardzo pilna potrzeba. Ta potrzeba jest pilna, ale też tutaj dzisiaj mówiłem też, że w Nysie pojawiały się rzeczy, które no, takie są nowym wyzwaniem medycznym dla szpitala, bo czy to jest komora hiperbaryczna, czy super sprzęt do badania przewodów żółciowych, no to pokazuje, że wchodzimy w naszych szpitalach na wyższy poziom świadczenia usług medycznych dla naszych mieszkańców. Naprawdę to jest wielki powód do satysfakcji i to bez względu na to, kim będziemy za kilka lat, to już tutaj zostanie i to już będzie służyło ludziom. Swego czasu, jak ten helikopter, czy lądowisko helikopterów sanitarnych na dachu tego naszego szpitala było już wybudowane w 2011 roku, to słyszałem też przez ówczesnych przedstawicieli wojewody, że jak sobie załatwił Krajczy helikopter, to niech w takim razie odda karetkę do Grodkowa, no i tą karetkę też nam zabrano, zmniejszając chociażby te zespoły, które tu stacjonowały przy Nyskim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ja myślę, że jest jedna rzecz. Oczywiście struktury ratownictwa się zmieniają. Różnymi, powiedzmy, zarządzeniami, różnymi ministrami, którzy oczywiście wchodzą do systemu, do ministerstwa, do pracy, zostawiają to ministerstwo, ale mieliśmy to szczęście, że akurat mając środki finansowe w tym roku 2001-2002, biorąc pod uwagę, że powstawały wówczas szpitalne oddziały ratunkowe, mieliśmy to szczęście, że pan profesor Jakubaszko, konsultant krajowy do spraw ratownictwa medycznego, był tak jakby ojcem powstania właśnie tych tutaj naszych pomieszczeń. I on stwierdził, i to jest do dzisiaj, że nie ma sensu, żeby był szpitalny oddział ratunkowy bez chociażby tych zespołów wyjazdowych, a tak jest dalej w Nysie, że dobrze by było, a tak jest teraz znowuż, żeby był SOR, a te karetki w różnych miejscach rozlokowane. No nie, niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że tych, powiedzmy, pacjentów na SOR-ze jest dużo i każda ręka jest potrzebna wówczas i ten ratownik, i ten lekarz, który jest w tej karetce specjalistycznej, że powiedzmy jest tam taki zespół, także praktycznie oni wszyscy nie tylko biorą udział w tym, że tych pacjentów dowożą do tych szpitalnych oddziałów ratunkowych, a czasami wówczas już na tych samych oddziałach ratunkowych, gdzie trzeba oczywiście tym pacjentom zabezpieczyć no, to, co w danym miejscu, w danym momencie jest dla tych pacjentów najlepsze. Dzisiaj to, co robi Urząd Marszałkowski, wszystkie programy, może nasi mieszkańcy nie wiedzą, ale to właśnie w województwie opolskim. Dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu powstał unikatowy program rehabilitacji po-covidowej, który będzie realizowany w dwóch ośrodkach, w Stobrawskim i w Korfantowie, gdzie rehabilitacja dla tych osób będzie nie tylko na oddziale szpitalnym, nie tylko będzie w ambulatoriach, ale zostały zakupione samochody specjalnie po to, żeby rehabilitanci mogli dojeżdżać do tych najbardziej poszkodowanych w okresie COVID-u. Wielkim sukcesem też jest w tej chwili decyzja o budowie nowego skrzydła tego pawilonu dla pacjentów, wreszcie po tylu latach, bo przypomnę, że za czasów rządu Platformy udało się zbudować super nowoczesny blok operacyjny z poradnią konsultacyjną, natomiast brakowało przyzwoitych warunków dla pacjentów, którzy tam się leczą. I dzisiaj ta decyzja jest. Dzisiaj ten pawilon szpitalny będzie wybudowany. Więc dzisiaj mamy potwierdzenie tego, jak ważny jest samorząd wojewódzki dla zdrowia, organizacji służby zdrowia w naszym województwie.